W sobotę 30 lipca w Kozienicach rozegrała się Bitwa Regionów, czyli konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu kozienickiego. To już kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ARMIR i KRUS, a wspieranego tu na naszym terenie przez Starostwo Powiatowe, Lokalną Grupę Działania Puszcza Kozienicka i ENE Wytwarzanie. W konkursie tym chodzi przede wszystkim o promowanie polskich produktów, a jak wiadomo, gospodynie z Polski ich wsi są doskonałymi ambasadorkami lokalnych społeczności i rolników produkujących żywność. Oprócz potraw konkursowych gospodynie przygotowały wiele różnych smakołyków, które można było spróbować na różnorodnych, kolorowych stoiskach. Zanim jednak rozpoczęto degustację, o całym tym wydarzeniu powiedzieli m.in. starosta Krzysztof Wolski, Irena Bielawska, prezes Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka oraz przedstawiciel ENE Wytwarzanie Piotr Kutkowski. Głos zabrali też parlamentarzyści ziemi radomskiej, senator Stanisław Karczewski, posłowie Marek Suski, Agnieszka Górska, Dariusz Bąk i radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. Wszyscy podkreślali, że przedsięwzięcia takie jak to promują koła gospodyń wiejskich, prężnie rozwijające się w całym kraju, a tych jest już w Polsce ponad 11 tysięcy. To również promocja lokalnych produktów i regionalnej kuchni. Tej mieli okazję spróbować wszyscy uczestnicy spotkania oraz zaproszeni goście, wśród nich m.in. przedstawiciele gminy Kozienice, burmistrz Piotr Kozłowski i jego zastępca Dorota Stępień, starosta Krzysztof Wolski wraz z wicestarostą Małgorzatą Bebelską, wójtowie poszczególnych gmin i mieszkańcy. Potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oceniała specjalnie powołana komisja, która pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł przyznała aktywnym kobietom z Chmielewa w gminie Magnuszew. Drugie miejsce i 800 zł zdobyły głowaczowianki z Głowaczowa, a trzecie miejsce i 500 zł przyznano paniom z koła gospodyń wiejskich w Świerżach Górnych. Nie znaczy to, że udział naszych laureatek w bitwie dobiegł końca. 24 września zakończą się etapy powiatowe Bitwy Regionów. Spośród laureatów konkursu na tym szczeblu zostanie wybranych 10 kół gospodyń wiejskich z największą liczbą przyznanych punktów, które zostaną zwyciężczyniami tegorocznej edycji konkursu.